Przecież od lat jest tradycja i są zabawy, a to jest jeszcze nowoczesne zabawy. Ja mam tradycje. Ja wiem, że ty masz w dupie. A co ty byś chciała, powiedz mi? Jaśnie pani, której nie dogodzisz. No tak przyciemniony tutaj, wiesz, parkiet, fajne światła, dym. To dekoratora wnętrza. Albo najchętniej, wiesz, co bym chciała, to takie złotka latające. I taka ostra, wiesz, jazda. I każdy by sobie po swojemu tańczył, a nie to, że trzeba do przodu, do tyłu. Tylko każdy by sobie tańczył. No dobrze, okej. Ale przecież wesele to nie jest klub. Bo nie wiem, czy wiecie, moi kochani, ale ja również gram na akordeonie. O, jak ładnie. Biesiada z akordeonem polega na tym, że wychodzę do gości z instrumentem, goście otrzymują śpiewniki z tekstami piosenek i jest jedna wielka biesiada w tradycyjnym stylu. Goście mogą potańczyć, pośpiewać, powygłupiać się, a do tego jeszcze, jak do wszystkiego dojdzie alkohol, to naprawdę jest gruba impreza. I mogę wam polecić, bo naprawdę biesiada z akordeonem rozkręca każdą imprezę. Dlatego ja będę śpiewał, ja będę grał. Ty musisz tu dowodzić. To jest dla mnie impreza, wiesz, to ja muszę sobie... Ciebie. Ja to jest dla ciebie, impreza. Ale też ta impreza powinna być dla nas, a nie dla gości. To ma być mój dzień, a nie u moich gości. No a Marcel jak klękał, to chyba zdał sobie z tego sprawę, jaka ja jestem i co ja lubię. Gdzie jest ta ulica, gdzie jest ten dom? Gdzie jest ta dziewczyna, co go tam ją? Znalazłem ulicę, znalazłem ją. Znalazłem dziewczynę, co go tam ją. Ja wolę trance, fajną imprezę, muzyczka, kolory, klimat mój. Jest tylko muzyka i ja, i to jest mój klimat. A nie takie hej sokoły. Chciałam powiedzieć hej dzieweczka. Ja nie lubię takich zabaw.